Przywrócenie Wrocławiowi turnieju tenisowego mężczyzn to wspólna praca środowisk sportowych i władz lokalnych, które połączył wspólny cel – odbudowa tenisa zawodowego w stolicy Dolnego Śląska i zaznaczenie miasta na tenisowej mapie Polski, Europy i świata. Turniej Wrocław Open w tym roku jest challengerem o puli nagród 85 tysięcy euro. To jest jeden z większych challengerów. To jest największy turniej zawodowy męski halowy w Polsce. Przyjeżdżają zawodnicy z okolic setnego miejsca na liście ATP. Jest to świetna okazja dla polskich zawodników, żeby zdobywać punkty do rankingu w ATP. Po raz kolejny spotykamy się, aby oglądać we Wrocławiu tenis na światowym poziomie, przyglądać się zaciętym pojedynkom zawodników, których zazwyczaj oglądamy w telewizyjnych kanałach sportowych. No, w turnieju mamy teraz dwie gwiazdy, pierwszego i drugiego rozstawionego, Jevgeni Donskoi, pierwszy rozstawiony Rosjanin, no i drugi rozstawiony Justin Brown, Niemiec o jamańskich korzeniach, którego mecze, muszę przyznać, ściągają ogromną widownię, dlatego że jest to zawodnik grający niezwykle atrakcyjnie, bardzo dynamiczny, tak wymyślający takie rozwiązania techniczne, że to naprawdę się ludzie dziwią oglądając to. No, pierwsze trzy dni, no, zwłaszcza wtorek i środa, no to były dni, które bardzo zaskoczyły nas frekwencją. Było bardzo dużo ludzi, pełna hala niemalże. W tym etapie turnieju to rzadko się zdarza. No ale oczywisty jest powód, no bo grali nasi zawodnicy. W rozgrywanym turnieju Polacy nie mieli dobrej pasy. Trzeciego dnia turnieju z rozgrywek odpadli Łukasz Kubot i Hubert Hurkacz. W tym czterech Polaków, którzy zagrali dzięki instytucji dzikiej karty. No niestety na tym etapie turnieju, w którym już jesteśmy, czyli ćwierćfinały, nie ma już naszych zawodników po bardzo ładnych meczach, ale niestety odpadli. Jedynie Łukasz Kubot doszedł do drugiej rundy, pozostali przegrali w pierwszych rundach. Ale tak jak mówię, pokazali się z dobrej strony i zagrali niezłe mecze. Zbliżają się już półfinały i finały. Finały będą od godziny 13 w hali Orbita. Finały debla i singla. Jeszcze nie wiemy w jakiej kolejności, bo to zależy od tego, kto będzie grał, czy singlista będzie grał debla, czy nie. Wrocław Open 2016 jest zatem nie tylko doskonałą okazją do promocji tenisa ziemnego i popularyzacji zdrowego trybu życia, ale także kolejnym przykładem tego, że Dolny Śląsk jest regionem pełnych sportowych pasji i wyjątkowych miejsc do ich uprawiania.